Jedna z amerykańskich stylistek, Rachel Zoe, powiedziała kiedyś, że styl to dobry sposób na zamanifestowanie tego, kim jesteś, bez konieczności mówienia. Zastanawiam się, jak często ty o tym myślisz. Dzisiaj zapraszam cię na film koncepcyjny o stylu. Czy zastanawiasz się czasem nad swoim stylem? Czy zastanawiasz się nad tym, co powoduje, że kupujesz te, a nie inne ubrania? Co powoduje, że ubierasz taki, a nie inny zestaw codziennie rano na siebie? Jeżeli nie, to warto zacząć. Dlaczego? Ponieważ ludzie bardzo często określają nas, oceniają niestety na podstawie tego, jak danego dnia wyglądamy. Powiem ci kilka przykładów, kiedy na pewno starasz się, żeby dobrze wyglądasz. Pierwsze, takie zupełnie codzienne, założę się, że byłeś chociaż raz w życiu na randce. Jak kobieta wychodzi na randkę, to przeważnie nie bierze pierwszego lepszego dresu z szafy, a nie podkoszulka i jeansów i trampek, tylko nawet jeżeli bierze te jeansy, trampki i koszulkę, to stara się, żeby wyglądać w tym po prostu jak milion dolarów. Oko podmaluje, usta może czerwone sobie zrobi, w każdym razie chce wyglądać tak, żeby na tej randce wzbudzić podziw, jako kobieta, swoim ciałem, swoją atrakcyjnością, swoją seksualnością może bardzo często. Druga sytuacja, kiedy chcesz robić wrażenie, trochę inna. Idziesz na rozmowę kwalifikacyjną. Wtedy też nie bierzesz dresu, nie bierzesz trampek, tylko raczej idziemy w tą stronę taką garniturową. Ja wiem, że to oczywiście zależy wszystko od rodzaju pracy, czy idziemy do biura, czy będzie to, nie wiem, może jakieś stanowisko produkcyjne, a może jakieś zupełnie jeszcze inne, kreatywne, gdzie trzeba bardziej poszaleć. Natomiast większość z nas, nawet jeżeli do tej pracy nie chodzi w garniturze, to raczej na rozmowę kwalifikacyjną ubiera się elegancko. Idzie jakaś biała koszula, idą jakieś granatowe, czarne spodnie, czasem marynarkę się nawet przywdzieje na siebie. Też się staramy, żeby wysłać jakiś komunikat, inny niż na tej randce, ale też jest jakiś komunikat. Trzecia sytuacja. Idziemy na wesele. Raczej też nie bierzemy wyciągniętego dresa, tylko bierzemy coś, co ładnie wygląda. Panowie znowu bardzo często koszula, marynarka, garnitur, krawat. Panie, piękne kreacje, idą do fryzjera, czasem nawet do makijażystki idą, żeby pięknie wyglądać dla tej osoby, dla tej okazji. I chciałabym, i to jest takie moje dzisiejsze właśnie wideo, które nie jest o tym, jak co dobrać do czego, i jak kolory połączyć, i jak połączyć wzory, i czy dekolt do Twoich ramion to pasuje, czy nie pasuje, ponieważ te wszystkie techniczne, teoretyczne rzeczy są szalenie istotne, ale one nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli nie zastanowisz się nad tym, co Ty z sobą komunikujesz. W mojej książce Jak ubrać się do pracy biznesowy dress code dla kobiet jest bardzo dużo na temat tego komunikatu takiego właśnie profesjonalnego. Czyli jak idziemy po prostu do pracy i ja wiem, że my w pracy spędzamy właściwie większość naszego życia. Dużo też śpimy oczywiście, ale dużo czasu spędzamy w pracy, dużo mniej spędzamy na aktywnościach popołudniowych, wieczornych, czy weekendowych, czy urlopowych. Dlatego też ten komunikat jest taki bardzo, bardzo istotny. Natomiast nie tylko wtedy. Jak idziesz na kawę z koleżanką, też to ma znaczenie. Jak mąż zabiera cię do kina, też ma to znaczenie. Idziesz ze znajomymi na kolację, albo może po prostu idziesz spotkać się z innymi mamami na placu zabaw. Za każdym razem no, musimy wciągnąć coś po prostu na tyłek, żeby no, nie iść na golasa. I bardzo często wybieramy przypadkowe rzeczy. Ja bym chciała, żebyś zastanowił się nad tym, co komunikujesz wychodząc z domu. Czy jeżeli na dole czekałaby ekipa telewizyjna z wywiadem, niespodziewanym wywiadem, to szybciej byś uciekła, czy chętnie udzieliła wywiadu, bo po prostu ładnie wyglądasz? Oczywiście ja wiem, że chętnie do tego wywiadu to byśmy wszystkie poszły do fryzjera, zrobiły makijaż i nowe ciuchy. Natomiast jeżeli po prostu wychodzisz do warzywniaka po pomidory i wychodzisz w takim domowym, luźnym stroju, ale dalej, czy ten domowy, luźny strój jest dobrze dobrany do Ciebie, czy nie jest zniszczony, jeżeli on jest domowy, czy wyglądasz po prostu poprawnie, czy jeżeli wychodzisz właśnie na tą kawę z koleżanką i okazuje się, że ktoś Ci przez przypadek zrobi zdjęcie, chociaż o czym ja mówię przez przypadek, teraz wszyscy wszystkim robią zdjęcia, tak? Wszyscy po prostu bierzemy telefony, robimy sobie selfie, wrzucamy na Instagram, na Facebooka i chcemy dobrze wyglądać na tych zdjęciach. I dlatego chciałabym właśnie, żebyśmy to jest taka moja misja życiowa chyba, żebyśmy wszyscy zastanawiali się nad tym, co my tym naszym ubraniem komunikujemy. Czy wyglądamy tak, jak chcemy wyglądać? Czy Twój styl jest dokładnie taki, jak byś chciała?
czy w ogóle masz jakikolwiek styl, bo niestety bardzo często, robiąc przeglądy szaf u klientek i u klientów, zdarza się tak, że ubrania, które są, są tak zwane od sasa do lasa. Nie ma absolutnie tam żadnego pomysłu, nie ma żadnego stylu. I mamy też często przez to takie poczucie, że marnujemy pieniądze na ubrania, ponieważ wchodzimy do sklepu, czasem przez przypadek, czasem w biegu, czasem dlatego, że mamy zły dzień, a czasem dlatego, że mamy dobry dzień i trzeba się nagrodzić, i kupujemy sobie coś, cokolwiek, dlatego, że było w promocji, dlatego, że było w pierwszym sklepie, dlatego, że pasował rozmiar, dlatego, że kolor był ładny, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, czy my to coś dopasujemy do rzeczy z szafy. I założę się, że w każdej szafie, w mojej też kiedyś tak było, było bardzo dużo rzeczy, które ja kupiłam i one niestety nigdy nie zostały wykorzystane. I chciałabym, żeby od dzisiaj każde ubranie, które chcesz kupić w sklepie, przez internet, żeby zastanowić się, czy to ubranie jest dobrą inwestycją. I tak, ja uważam, że ubrania to jest inwestycja. Oczywiście czasami inwestycja w dobre samopoczucie, ale przede wszystkim inwestycja w komunikat. Ponieważ to, jak wyglądamy, mówi o nas dużo więcej niż to, co my mówimy. A zresztą jest taki cytat, który mówi o tym, że to, jak wyglądasz, krzyczy do mnie tak bardzo, że nie słyszę tego, co mówisz. I mogę podać też konkretny przykład, też bardziej z tej sfery zawodowej, ponieważ pisząc książkę o ubieraniu się do pracy, dużo myślałam o tej sferze zawodowej. Kiedy idziemy do pediatry z dzieckiem, jeżeli na przykład masz dziecko, to idziesz czasem z tym dzieckiem do lekarza, może po prostu sama ze sobą idziesz czasem do lekarza, na przykład do dentysty. O, wszyscy chodzimy do dentysty. Idziemy do dentysty i zastanawiamy się nad tym, jak on będzie wyglądał, czy ona, dentystka, jak będzie wyglądała. No zazwyczaj lekarz, no to jest ubrany w jakiś kitelek taki, tak, biały, albo jakiś taki bladoniebieski, albo w jakimś innym kolorze, ale ma na sobie jakiś fartuszek. I wyobraź sobie, że wchodzisz do tego dentysty, a tam pan dentysta z irokezem, oko pomalowane na czarno, paznokcie na różowo, pan, do tego ma poszarpane dżinsy i po prostu super obcisłą koszulkę, a on ma to taki wielki brzuch do tego. Umiesz sobie taki obraz wyobrazić, taki namalować? Ja bym się trochę cofnęła, jakbym weszła do takiego gabinetu dentystycznego. Po dłuższym zastanowieniu pewnie by mi to nie przeszkadzało. Natomiast na pewno pierwsze wrażenie byłoby po prostu straszne zderzenie tego, czego ja oczekuję, jak ten dentysta czy ta pediatra będzie wyglądać, a tego po prostu co zobaczę. I to jest bardzo drastyczny przykład i pewnie nikogo nic takiego nie spotka. Natomiast są niestety nawet badania na ten temat, jak bardzo my lubimy, żeby obraz, który widzimy, to co do nas dociera, do naszego mózgu, żeby on był zgodny z tym, czego my oczekujemy. Badanie, które przychodzi mi do głowy, które kiedyś usłyszałam na jednym ze szkoleniu dla stylistek, a to chyba były pewnie badania amerykańskie, nie pamiętam tego, gdzie było powiedziane, że do banku wchodzili ludzie i były takie stanowiska, przy których siedzieli kasjerzy. I większość, i ten bank miał taki jakby dress code, że wszyscy mieli krawaty. Byli sami panowie, wszyscy mieli krawaty zapięte tutaj, tak wiecie, bardzo tak normalnie. Natomiast jednemu z kasjerów poluzowano krawat i rozpięto guziki. I to był człowiek, do którego ludzie najrzadziej podchodzili. Z jakiego powodu? No właściwie co to za różnica? Czy on ma ten krawat zawiązany, czy nie? Czy on ma irokeza i czy w ogóle ma po prostu poszarpaną koszulkę z trupią czachą? Idąc do banku, oczekujemy pana, który będzie, czy pani, przeważnie w koszuli, w garniturze, bo z tym nam kojarzą się finanse, ten cały jakby dział. I te przykłady, które ja teraz tutaj mówię, wszystkie, one dotyczą się specyficznych sytuacji. Natomiast tak naprawdę dotyczą się całego naszego życia. Jeżeli zazwyczaj chodzisz na spotkania ze znajomymi w płaskich butach, a nagle wyskoczysz w sukience i w szpilkach, to wszyscy się zdziwią i powiedzą: och, ale się dzisiaj wystroiłaś. Jeżeli na co dzień tak chodzisz, a pójdziesz w poszarpanych dżinsach i w trampkach, wtedy będzie: ojej, jak ty dzisiaj inaczej wyglądasz. Każdy z nas buduje swój jakiś styl. I style są przeróżne. Oczywiście nie będę teraz opowiadała, jakie są te style, jak je łączyć ze sobą, natomiast przejrzyj swoją szafę, zastanów się, czy te ubrania, które tam są, to były zawsze inwestycje, które zostały zwrócone, czyli zostały wynoszone, i czy
te rzeczy, które tam są, dobrze komunikują Ciebie. Czy ubrania, które wyciągasz rano z szafy, patrzysz do lustra i myślisz sobie, wyglądam naprawdę dobrze. Nie zawsze jak milion dolarów, tak? Bo czasami wyglądamy trochę lepiej, trochę gorzej, trochę bardziej swobodnie, czasami trochę bardziej seksownie. Natomiast czy wyglądam po prostu dobrze? Czy jeżeli teraz zrobiono by mi zdjęcie, to byłabym dokładnie taka, jak chcę. Oczywiście inaczej jak idę na randkę, inaczej jak idę do pracy, inaczej jak idę na spacer z psem. Ale czy wyglądam dokładnie tak, jakbym chciała? Czy raczej jak patrzę do lustra, to myślę sobie, no cóż, no lepiej nie będzie. Tak? Chciałabym, żeby każda osoba, która ma ubrania w szafie i je wykorzystuje, żeby zastanawiała się nad tym naprawdę za każdym razem, na początku jak wychodzi z domu, przeglądając swoją szafę, a później za każdym razem, gdy idzie kupić coś sobie do ubrania w sklepie, biżuterię, buty, cokolwiek, bo naprawdę Twoje życie niestety bardzo często jest formułowane przez to, jak Ty wyglądasz. I z tą myślą chciałabym Was dzisiaj zostawić. Dziękuję. Liczę na burzliwe komentarze, burzliwą dyskusję pod tym filmem. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i do zobaczenia następnym razem.